Wcześniej była u nas. Dzień dobry, witam Państwa. Hala widowiskowo-sportowa Paweł Leśny. Za chwilę rozpocznie się mecz w ramach półfinału Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. Młyny Stoisław Koszalin zmierzał się z MKS-em Perłą Lublin. No, faworytem zdecydowanie mistrz Polski, obrońca tytułu, najlepsza aktualnie drużyna w naszym kraju. No, ale Młyny Stoisław również pokazały w tym sezonie, że potrafią powalczyć z tą najlepszą ekipą. Jedno ze spotkań pomiędzy tymi ekipami zakończyło się zwycięstwem drużyny koszańskiej. To było wcale nie tak dawno, także zapowiadają się ciekawe emocje. To Puchar Polski, MKS Perła Lublin, zespół, który w tym sezonie może spokojnie mierzyć w tytuł mistrza Polski. Mierzy także w Puchar Polski, także w podwójną koronę. Natomiast zespół koszański nie ma w zasadzie już większych szans na to, żeby ponownie stanąć na podium mistrzostw Polski. Zatem Puchar Polski to jedyna okazja do tego, żeby coś w tym sezonie ugrać. Za chwilę oficjalna prezentacja obu drużyn. No, prezentacja dla widzów, dla naszych internautów, bowiem dzisiaj mecz odbywa się bez udziału publiczności. Taka jest decyzja prezydenta Koszalina, by imprezy masowe albo odwołać, albo ograniczyć właśnie bez udziału publiczności. I ten mecz dzisiaj nie będzie oglądany przez kibiców w hali. No i liczymy na to, że będą Państwo nas oglądać w internecie. Dlatego dziękujemy kibicom i reklamodawcom. Dzięki Wam możemy oglądać te transmisje. Można także w trakcie transmisji doładowywać swoją drużynę. I oczywiście na to bardzo mocno liczymy. Już do prezentacji czeka zespół koszaliński. Czekamy też na to, żeby zebrała się cała drużyna lubelska. Zaczynamy od sędziów. Łukasz Kamrowski, Piotr Wojdyr to para sędziowska prowadząca dzisiejsze spotkanie. Łukasz Kamrowski z Cedrów Wielkich, natomiast Piotr Wojdyr z Gdańska. Za chwilę na boisko wybiegną zawodniczki MKS-u Perły Lublin. I tak, z numerem drugim Aleksandra Olek, 4 Aneta Łabuda, 6 Joanna Szarawaga, 8 Dominika Więckowska, 10 Marta Gęga, 12 Weronika Gawlik, 13 Sylwia Matuszyk, 14 Patrycja Królikowska, 16 Gabriela Besen, 24 Dagmara Nocuń, 39 Natalia Nosek, 47 Karolina Kochaniak, 66 Aleksandra Rosiak, 77 Walentina Blażewicz. Trenerem zespołu przyjezdnego jest Robert Lis, drugim szkoleniowcem Izabela Puchacz. Najlepsza drużyna w Polsce, MKS Perła Lublin, zespół, który do tej pory przegrał zaledwie 2 mecze ligowe, wygrywając 18-krotnie. Naprawdę niesamowity, imponujący rezultat, a właściwie no, nie umniejszając drużynom, które wygrały z MKS-em w tym sezonie, to wygrywały wtedy, kiedy zespół lubelski grał w bardzo mocno okrojonym składzie ze względu na kontuzję. Dzisiaj może nie we pełnym składzie zespół lubelski, ale na pewno w bardzo mocnym. No i tak jak powiedziałem, to jest faworyt dzisiejszego półfinału. Gospodynie, skład zespołu koszalińskiego z numerem drugim Dominika Han, 5 Gabriela Urbaniak, 6 Paula Mazurek, 7 Anna Mączka, 9 Paulina Tracz, 12 Natalia Pilończuk, 17 Natalia Wołownyk, 21 Aleksandra Sach, 23 Julia Zagrajek, 27 Hanna Rycharska, 55 Adrianna Nowicka, 57 Lesja Smolin, 64 Izabela Prudzienica, 71 Martyna Borysławska, 77 Marta Tomczyk, 79 Julia Andrzejczuk. Trenerką zespołu koszańskiego jest Anita Unijat, drugim szkoleniowcem Waldemar Szafulski. To skład gospodyń na dzisiejsze spotkanie. Zespół koszaliński no, ostatnio przerwał serię niepowodzeń. 4 mecze ligowe z rzędu przegrane przez naszą koszańską drużynę.
ale w ostatniej kolejce Młyny wygrały we własnej hali z zespołem Ruchu Chorzów. I w ten sposób przerwana seria niepowodzeń, zatem zupełnie z innym nastawieniem zespół koszański przystępuje do tego spotkania. W drodze do półfinału Pucharu Polski obie drużyny miały zupełnie inne warunki, bowiem MKS Perła Lublin, zespół, który reprezentuje naszą ligę, nasz kraj w europejskich pucharach, nie musiał grać we wcześniejszej fazie zmagań pucharowych i przystąpił do rozgrywek w etapie półfinałowym, podobnie jak Zagłębie, Metraka Zagłębie Lubin. Natomiast koszalnianki no, musiały tutaj przebrnąć przez kilka meczów, by dotrzeć do półfinału. Rozpoczęło się od 1:16 finału. Młyny Stanisław ograły na wyjeździe Spartę Gubin 47-13. W drugim spotkaniu w 1:08 finału Pucharu Polski zespół koszański pokonał MKS Urbis Gniezno 32-18 i w ćwierćfinale ekipa koszalińska pokonała Koronę Handball Kielce 30-27. Tym samym zespół koszański awansował do półfinału Pucharu Polski. Drugą parę tworzą ekipy Ruchu 2 Chorzów i Zagłębia Lubin. To spotkanie dzień później. No i po tych dwóch dniach będziemy wiedzieć, kto zagra w wielkim finale Pucharu Polski. Koszalianki mają na swoim koncie Puchar Polski jeden, jedyny. No ale to już ponad 10-12 lat temu zdobyty przez ekipę koszalińską. I do tego trzy medale brązowe Mistrzostw Polski. To cały taki najcenniejszy dorobek drużyny koszańskiej. O zespole Perły Lublin można powiedzieć tylko w samych superlatywach. To rekordzista pod względem wszystkiego. Praktycznie czy tytułów Mistrzostw Polski, czy tytułów, czy Pucharów Polski. To jest najbardziej eksportowa, najlepsza ekipa. No i no, same superlatywy. Czy dzisiaj uda się koszaniankom pokonać faworyta? No to za chwilę się przekonamy. Mecz za chwilę wystartuje. Przypomnę, że jedyny Puchar Polski wywalczony przez zespół koszaliński to w finale właśnie koszalianki okazały się lepsze od MKS-u Lublin. Także no, ciekawa historia, ale naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. A dzisiaj to zupełnie inne ekipy, to zupełnie inne drużyny, inni trenerzy, inne hale już, nawet można dodać, inne warunki. Także oby historia tutaj koszaniankom się powtórzyła. No a Lublin, tak jak powiedziałem, celuje w podwójną koronę w tym sezonie i jest na dobrej drodze, by to wywalczyć. Na drodze ekipie lubelskiej dzisiaj stoi ekipa Młynów Stanisław Koszalin. Stroje zielono-czarne, zielono-biało-czarne w zasadzie to MKS Perła Lublin, natomiast w ciemnych, granatowych, ciemno-czarnych strojach drużyna Młynów Stanisław Koszalin. Jeżeli chodzi o zespół koszaliński, to tutaj trenerka Anita Uniat ma do dyspozycji cały zespół. Wszystkie zawodniczki wróciły do gry po kontuzjach, po urazach. Także niejako zespół koszański wystawia swój najmocniejszy skład. Natomiast no, na pewno nie można tego powiedzieć o drużynie lubelskiej. Tutaj kilka kontuzji, ale większość zawodniczek to albo reprezentantki kraju, albo były, albo przyszłe. Także te osoby jakoś większego znaczenia nie mają. Troszeczkę to będzie tak brzmiało jak mecz towarzyski, mecz sparingowy, jakiś turniejowy bez udziału publiczności, no ale innej sytuacji w obliczu epidemii nie mamy i prezydent Koszalina, tak jak już wcześniej wspomniałem, zakazał imprez masowych. No pierwszy błąd drużyny lubelskiej, nie ma okazji do kontrataku. No i teraz zobaczymy jaka będzie odpowiedź koszalianek. Smolin. Do skrzydła Natalia Wołownyk, no tradycyjnie już niemal na drugie tempo przeniosła piłkę nad Weroniką Gawlik i otwiera wynik dzisiejszego spotkania. Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelczyń w meczach ligowych, to na próżno szukać
zawodniczek obu drużyn gdzieś tam w drugiej dziesiątce pojawiają się dopiero, ale to tylko świadczy o sile obu ekip. Zawsze, kiedy wszystkie zawodniczki są tak mocne, to gdzieś tam w każdym meczu któraś błyśnie i to wystarczy. Broni Iza Prudzienica, piłkę mają Koszalnianki. Smolin. Adriana Nowicka tylko do defensywy, w jej miejsce wchodzi Paula Mazurek i teraz atak pozycyjny konstruują Koszalnianki. Wołownik, Andrzejczuk, Smolin. Sygnalizacja gry pasywnej. Blokowany ten rzut, ale jest Natalia Wołownik. No, nadal dłonie i ręce arbitrów uniesione, także dalej jest gra pasywna. Tak, już za dużo podań. Okazja dla zespołu lubelskiego. Nocuń i jest pierwsze trafienie. Dagmara Nocuń otwiera dorobek bramkowy MKS-u Perły Lublin. Mazurek. No, błąd zespołu koszańskiego i okazja do kolejnej kontry. Gęga do boku i tam Iza Prudzienica broni ten rzut Patrycji Królikowskiej. No, mamy dwie specjalistki w bramkach. Aktualna reprezentantka kraju w zespole lubelskim Weronika Gawlik. Była reprezentantka kraju w zespole koszańskim Iza Prudzienica. Mazurek. No, to wyglądało groźnie, ale na razie bez ostrzeżenia, bez upomnienia. Ponownie koszalnianki w ataku. Mazurek. No, minęła defensywę, ale świetnie broni Weronika Gawlik i od razu otwiera drogę do bramki Sylwii Matuszczyk. A tam po raz kolejny Iza Prudzienica. Druga dobra interwencja bramkarki drużyny koszalińskiej. Iza Prudzienica dwa razy obroniła kontrę zespołu lubelskiego. I po raz kolejny skutecznie Iza Prudzienica, ale tam sędziowie upominają żółtą kartką Adrianę Nowicką po faulu na Patrycji Królikowskiej. I ponownie Lublinianki. No, bardzo nieudany ten rzut, ale sędziowie dopatrzyli się tam odepchnięcia, nosek nie trafia, ale dwie minuty kary dla Leslie Smolin. Ponownie w ataku ekipa przyjezdna. Tym razem będzie nieco łatwiej. Koszalnianki w osłabieniu. Rosiak. Rosiak do szarawagi. Ta powstrzymana. Jaka decyzja? No, upomnienie jest dla Julii Andrzejczuk, ale rzutu karnego nie ma. Zatem sędziowie nie dopatrzyli się tam obrony w polu bramkowym. Jeszcze jedna próba. Za chwilę będzie sygnalizacja gry pasywnej zespołowi lubelskiemu. Chociaż teraz do skrzydła i trafia Patrycja Królikowska. No, w sytuacji, kiedy jedna z drużyn jest osłabiona brakiem jednej zawodniczki, no najlepiej zagrać do skrzydła, tam zawsze jest sporo miejsca. No i to wykorzystały Lublinianki, zdobywając bramkę na 2-1. No, w innych przypadkach można by było się pokusić tutaj nawet o czerwoną kartkę, tu jednak nie. Dwie minuty kary dla Marty Gęgi po faulu na Julii Andrzejczuk. Mamy rzut karny dla zespołu koszańskiego i szansa się wyrównują, obie ekipy grać będą w osłabieniu. Rzut karny wykonuje Paula Mazurek, najskuteczniejsza zawodniczka drużyny koszańskiej w tym sezonie. Paula Mazurek, a prawie Weronika Gawlik.
Jest trafieniem. Mamy remis 2-2. Obie ekipy w tym sezonie mierzyły się już trzykrotnie. Pierwszy mecz wygrany przez Perłę u siebie 28-25. Później ponownie zespół lubelski wygrywa tutaj w Koszalinie 31-19. I w trzecim meczu Młyny przed własną publicznością wygrywają z Perłą 23-19. Także 2-1 póki co w bezpośrednich starciach. Rosiak. No, blisko przechwytu Gabriela Urbaniak. Póki co zespół lubelski bez bramkarki. No faul w ataku, tak jest. Piłka dla zespołu koszańskiego. Jest okazja do rzutu przez całe boisko. Nie zdecydowała się. Iza Prudzienica wróciła do bramki. Weronika Gawlik. No teraz to koszenianki grają w przewadze. A jeszcze przez pół minuty. Smolin. No, była tam faulowana przez Jannę Szarawagę. Kolejna próba zespołu koszańskiego, Mazurek, Smolin. Była tam sygnalizacja zawodniczek MKS-u o błędzie kroków Lezy Smolin. Sygnalizacja gry pasywnej, Smolin. Faulowana, Joanna Szarawaga, 2 minuty kary. I kolejny rzut karny. Ponownie Paula Mazurek. No tylko słupek po tym rzucie, ale piłka dla zespołu koszalińskiego. Tak, tak, tutaj piłkę dotknęła Weronika Gawlik. Jeszcze upomnienie dla trenera zespołu lubelskiego, Roberta Lisa. No miał niesłuszne pretensje do arbitra, bo tam chyba było dotknięcie piłki i bramkarki. Nie wiem, czy te zawodniczki, które się rzuciły po piłkę, też tej piłki nie dotknęły. Zatem ponownie w ataku zespół koszański. No tak jest, Weronika Gawlik sparowała piłkę na słupek, także no to... Smolin. Skutecznie. Leza Smolin. Trzy do dwóch. Prowadzenie zespołu koszalińskiego. No tak jak powiedziałem, tutaj zapowiadają się naprawdę ciekawe emocje. Obie drużyny nie odpuszczają. Obie znają się doskonale. Tych meczów ligowych rozegrały sporo. A także też meczów towarzyskich, meczów turniejowych. No blisko straty. Aleksandra Rosiak. Kochaniak powróciła na środek rozegrania. Rosiak. No, zgubiła piłkę. No. 2 minuty kary będą. Tak jest. Za przytrzymywanie piłki dla Aleksandry Rosiak. Ponownie w osłabieniu zespół lubelski. To w podwójnym w tym momencie. Jeszcze 54 sekundy do końca kary Joanny Szarawagi. No i koszalianki mają tutaj sporą przewagę w ataku. Smolin ma problem. No nie, błąd podwójnego kozłowania, tak jest. Świetnie w obronie w tej sytuacji zagrały zawodniczki Perły. Odcięły możliwość dogrania
pogubiła Silesia Smolik. I w efekcie w łatwy sposób zespół lubelski przejął piłkę. Wycofana bramkarka. Wysoko ustawiona defensywa zespołu koszańskiego. No, no takie trochę granie na czas w tym momencie. No, no ale nic innego nie pozostało lubliniankom. No w ataku w komplecie zespół lubelski. Kochaniak. No sędziowie uznali, że było więcej w tym gry aktorskiej przy tym faulu niż... Jaka decyzja arbitra na wniosek delegata związku Jakuba Tarczykowskiego. Żółta kartka dla Anity Unia, trenerki Młynów Stanisław Koszalin. Gęga, trafia Marta Gęga. Trzy do trzech, dziesiąta minuta spotkania. Widać, że obie drużyny bardzo mocno nastawione na grę w defensywie. Stąd bardzo niski rezultat. Mazurek. No przedarła się, to będzie rzut karny. Tak jest. Faulowała Marta Gęga. Tym razem rzut karny wykona z numerem 7 w zespole koszańskim Anna Mączka. Skutecznie wykonany rzut karny na prowadzeniu zespół koszański. Rosiak. Nosek. Kochaniak. Trzy zawodniczki decydujące o rozegraniu w zespole lubelskim. Kochaniak przedarła się, broni Zabrudzienica, będzie rzut karny. Sędziowie uznali, że była tam obrona w polu bramkowym. Rzut karny dla zespołu MKS-u Perła Lublin. Sylwia Matuszczyk będzie próbowała teraz walczyć się z Izą Prudzienicą. Broni Iza Prudzienica. Doskonała interwencja bramkarki drużyny koszalińskiej. Także obie bramkarki dzisiaj obroniły po jednym rzucie karnym. Mączka, Mazurek, no, zgubiła piłkę, podała prosto w ręce Sylwii Matuszczyk, Marta Gęga przez całe boisko i trafia. Co prawda bliska, dobrej interwencji była Iza Prudzienica, ale ten rzut był tak mocny, że przełamał ręce bramkarki drużyny koszańskiej i Marta Gęga zdobywa swoją drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Koszalnianki. Andrzejczuk. Faulowana? Nie. Gdzieś tam było przekroczenie linii pola bramkowego. Piłka dla zespołu lubelskiego. Gęga. No, bardzo nieudana ta próba. Jest okazja do kontry? Nie. Nie zdecydowała się na podanie Iza Prudzienica do Hanni Ircharskiej. Mazurek. Mączka. No, nieudana ta próba. No, Weronika Gawlik wzbudza szacunek.
świetna bramkarka, która no, wielokrotnie tutaj udowodniała, że nie bez powodu jest w reprezentacji Polski. Lublinianki, Rosiak, Kochaniak, Nosek, blisko było tam przechwytu, ale jednak otworzyła się droga do bramki, świetnie po raz kolejny Iza Prudzienica broni ten rzut Dagmary Nocuń. Wynik pozostaje bez zmian, naprawdę dzisiaj bramkarki w rolach głównych w tym spotkaniu. Andrzejczuk, świetnie broni ten rzut Weronika Gawlik. I od razu podanie do kontry, przysnęła defensywa drużyny koszalińskiej. Wykorzystała to Sylwia Matuszczyk. No i MKS Perła Lublin wychodzi na prowadzenie. Po raz kolejny przypomnę dwa akcenty koszalińskie w barwach zespołu lubelskiego. No nie, jako wychowanką klubu z naszego miasta jest Joanna Szarowaga, a także no, parę ładnych sezonów w zespole koszańskim występowała Sylwia Matuszczyk. Jest trafienie, Anna Mączka. Pięć do pięciu. Bardzo równe zawody. No i szkoda, że bez udziału kibiców, bo naprawdę jest co oglądać. Naprawdę piłka ręczna na bardzo wysokim poziomie. No przede wszystkim jeżeli chodzi o grę defensywną z obu stron. Naprawdę trzeba się tutaj sporo natrudzić, żeby zdobyć bramkę. No tak jak teraz, no łatwym rzutem nie da się pokonać czy Weroniki Gawlik, czy tak jak teraz Izy Prudzienicy. Nocuń. Jest próba i skuteczna interwencja Izy Prudzienicy. Nie ma okazji do kontry, jest za to szybki atak. Andrzejczuk na prawą rękę trafia. Tym razem na prowadzeniu zespół koszaliński. No, sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, to przez chwilę na prowadzeniu Lublinianki, to chwilę później koszalnianki. Siedemnasta minuta spotkania, 6 do 5. Naprawdę skromny rezultat. Gęga. Sędziowie dopatrzyli się tam faulu Andrzejczuk. Zmieniono rozegranie Blażewicz, Gęga. Blażewicz. Gęga, Matuszczyk do skrzydła. No, bardzo ciasno jest, naprawdę nie jest łatwo rozegrać tu akcję. Sygnalizacja gry pasywnej. No, trzeba przyznać i bardzo dobre rozrzucenie defensywy, ale jeszcze lepsze przesuwanie się w obronie koszalnianek. Teraz Blażewicz. No nie, nie, nie. Tutaj co prawda był tam delikatny faul, ale przede wszystkim poślizgnęła się Blażewicz. Blażewicz, Gęga, błąd, jest okazja do kontry, nie, nie ma. Mimo wszystko piłkę przejmuje zespół koszaliński. Mazurek, Andrzejczuk. Mączka. Anna Mączka. No, prosto w ręce Sylwii Matuszczyk. Po raz kolejny tak przejęła piłkę Matuszczyk. Jest okazja. Aneta Łabuda broni to. Iza Prudzienica. No to już chyba, nie wiem, trzecia, czwarta wybroniona kontra przez Izę Prudzienicę. No, wyśmienita dyspozycja bramkarki drużyny koszalińskiej.
Co prawda też miała sporo dobrych interwencji Weronika Gawlik, ale nie aż tyle i nie w takich sytuacjach jak Iza Prudzienica. Koszalnianki jeszcze żadnej kontry nie przeprowadziły. I po raz kolejny niemal identyczny sposób Anna Mączka zdobywa swoją trzecią bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Drugą mówię, bo wcześniej była z rzutu karnego, ale później jedna z gry, teraz druga i w zasadzie obie identyczne. Trzeba od początku konstruować atak pozycyjny. Gęga, Blażewicz. Gęga od razu w pierwszym tempie, no i dosyć szczęśliwie zdobywa bramkę. Przerwana ta kontra. Sędziowie uznali, że za szybko biegły nasze zawodniczki na połowę rywalek po wznowieniu gry. Koszalnianki w ataku. Andrzejczuk. Świetnie zwiodła jednym zwodem, jednym ruchem Sylwię Matuszczyk. Dwubramkowe prowadzenie zespołu koszańskiego. Blażewicz do skrzydła. Nie ma bramki, tylko słupek. Po tym rzucie Dagmary Nocuń. I koszalnianki okazja do tego, żeby powiększyć przewagę do 3 trafień. Urbaniak, Mazurek. No niedokładnie do Andrzejczuk. Mączka. Andrzejczuk. Do Urbaniak. No ta była powstrzymywana tutaj przez Karolinę Kochaniak. Sygnalizacja gry pasywnej. Smolin. No, nie zdołała piłki utrzymać Hanna Rycharska, ale też była faulowana przez Karolinę Kochaniak. Smolin. Mocno huknęła, ale tylko w poprzeczkę. Gęga od razu do kontry, ale piłkę przejmuje Hanna Rycharska. Tym razem jest okazja do kontry dla zespołu koszańskiego i trafia niesamowitym lobem Natalia Wołownyk. Zatem 3 bramki na korzyść zespołu koszańskiego. Matuszczyk powstrzymana. 2 minuty kary dla Julii Andrzejczuk. Szansa dla ekipy lubelskiej do odrobienia części przynajmniej strat. Oj, rozrzuciła się cała defensywa zespołu koszańskiego. Świetne wejście Karoliny Kochaniak. 9-7. Dosyć szybko zdobyta bramka. Koszalnianki w osłabieniu. Wycofana bramkarka, zatem w komplecie gospodyni atakują bramkę drużyny lubelskiej. Wołownyk. Smolin. Mączka. Smolin. No, niesamowite to podanie. Rycharska już do pustej bramki.
No, panowie sędziowie, to chyba powinna być uznana bramka. Co prawda trafiona w twarz była bramkarka zespołu lubelskiego, ale jaka decyzja sędziów? Był zatrzymany czas, ale... Nie była uznana bramka. No dziwna decyzja, był zatrzymany czas w momencie, kiedy piłka leciała do pustej bramki, no ale faktem jest, ważne jest zdrowie zawodniczek. Można było przerwać grę już po samym trafieniu w twarz bramkarki drużyny lubelskiej. I o czas prosi trenerka Anita Uniad, trenerka zespołu koszańskiego. Przerwa na żądanie trenerki Płynów Stanisław Kosza i Anity Uniad. No gdzieś tam będzie teraz trenerka Młynów ustawiać zespół pod tę akcję. No dziwna decyzja arbitrów. W zasadzie można było natychmiast przerwać grę po tym, jak w twarz została trafiona bramkarka Perły. A jeśli już gdzieś ta decyzja została odłożona, no to już rzut na pustą bramkę powinien być zaliczony. No, wynik pozostaje bez zmian. 9-7 w ataku zespół koszaliński. Koszalianki w ataku, Wołownik, jest Mazurek, Mączka, sygnalizacja gry pasywnej, Smolin, już trochę za dużo tych podań, broni ten rzut Gabriela Besen. Łatwa strata, piłka dla zespołu koszalińskiego, no i dotrwały ze stratą jednej bramki do końca kary zawodniczki Młynów Stoisław. Urbaniak. Smolin, Mazurek. Urbaniak. No, na razie wszystko daleko od strefy obronnej MKS-u Perły Lublin. Broni ten rzut Besen, ale piłka w posiadaniu zespołu koszańskiego. Mazurek, Andrzejczuk, Mączka. Tylko słupek po tym rzucie, jest dobitka Anny Rycharskiej, ale sędziowie najpierw odgwizdują rzut karny. Rycharska faulowana przez Karolinę Kochaniak. Co ciekawe, drugi raz w zasadzie sędziowie nie zaliczają bramki drużynie koszańskiej. Zatem trzeba się trochę namęczyć, żeby tą bramkę zdobyć w tym meczu. Anna Mączka w bramce Besen. Jest trafienie. Czwarta bramka Anny Mączki. Dwa rzuty karne, dwie bramki z gry. I to najskuteczniejsza w tej chwili zawodniczka tego spotkania. Blażewicz, Łęga, świetnie, Łabuda, przepraszam, ale tutaj doskonale broni Izabela Prudzienica. Andrzejczuk,
Sylwia Matuszczyk wyrwała piłkę z ręki Julii Andrijczuk. No, ale jest ponowienie akcji zespołu koszalińskiego. Mazurek, Andrijczuk, Mączka, trafia, Anna Mączka. No, pierwsza połowa zdecydowanie na korzyść Anny Mączki. 5 bramek tej zawodniczki. Młyny Stoisław prowadzą 11-7, aż 4 bramki przewagi. Warto przypomnieć, że w poprzednim spotkaniu ligowym zespołu koszalińskiego MVP meczu została Iza Brudzienica i dzisiaj też na to mocno pracuje. Po raz kolejny skuteczna interwencja, przekroczona linia pola bramkowego przez Sylwię Matuszczyk. To trafienie niezaliczone. Naprawdę niezliczone liczby dzisiaj na korzyść bramkarki zespołu koszalińskiego. 11-7, prowadzenie Młynów. Mączka po raz kolejny i skutecznie. Szósta bramka Anny Mączki. Na razie tak trochę nieporadna w tym momencie drużyna lubelska i to zauważył trener Robert Lis. No musi wstrząsnąć swoją drużyną, musi coś tu poustawiać, żeby MKS wrócił do gry, bo tutaj przewaga robi się powoli niebezpieczna, co prawda. Zespół lubelski jest na tyle mocny, że taka strata nie przeraża w perspektywie jeszcze 30 paru minut. No ale mimo wszystko, 5 bramek straty i tak naprawdę to jest fragment zdecydowanie na korzyść drużyny koszalińskiej. Gdzieś tam przede wszystkim instrukcje, jak widzę, do środkowej rozgrywającej drużyny lubelskiej Walentiny Blażewicz. No, przerwa na żądanie Anity Uniac. Wydawałoby się, że w niekoniecznie odpowiednim momencie. 9-7 nasz zespół prowadził, grał w osłabieniu, no ale zespół zyska trochę sekund, żeby ukarana zawodniczka wróciła na boisko. Od tego momentu koszalnianki wypracowały sobie 5-bramkową przewagę. Zobaczymy, jak przerwa na żądanie trenera Roberta Lisa wpłynie na zespół lubelski. Blazewicz do skrzydła, nie ma rzutu ze skrzydła. Blazewicz, próba jest skuteczna. Czyli te instrukcje wobec Walentiny Blazewicz były bardzo dobre. Mączka, Andrijczuk, Mączka. Powstrzymana Paula Mazurek. Mączka, Mazurek, przez ręce, piłka wychodzi poza boisko i jest piłka dla zespołu koszalińskiego. Niewiele ponad minutę do zakończenia pierwszej części meczu. Koszalnianki w ataku. Mączka broni ten rzut Besen. A to świetne dogranie do kontry, ale nie trafia Sylwia Matuszczyk. No, też wzbudza szacunek dzisiaj Iza Prudzienica. Wybroniła tych kontr naprawdę bardzo dużo. No i w kiepskim stylu kolejna kontra wykończona przez zespół lubelski. Sylwia Matuszczyk nie trafia w światło bramki. No i raczej przewagę zespół koszański utrzyma, a być może powiększy. A jednak niekoniecznie. Faul w ataku Julii Andrijczuk i jest kontra w wykonaniu zespołu lubelskiego. Trafia Aneta Łabuda. Mazurek.
Andrijczuk szuka podania do Hanny Rycharskiej, a tak mamy bramkę dla zespołu lubelskiego. No niesamowita końcówka w wykonaniu Perły Lublin. Dagmara Nocuń, 12-10 prowadzenie Młynów po pierwszej części spotkania.
Rodzina, o tym nie mówić. Dawaj, 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 dawaj!
piłka amerykańskiej również nie udana. No i w ataku Lublinianki. Jak na razie 6 bramek w tym meczu zdobyła Anna Mączka. To najskuteczniejsza zawodniczka tego pojedynku. Jeżeli chodzi o dorobki bramkowe, perły tutaj one się bardzo mocno rozkładają na całą drużynę. Mińskowska. Minęła całą defensywę i zdobywa bramkę. Perła traci już tylko jedno trafienie. Jak na razie przerwy na żądanie obu trenerów, obu szkoleniowców, obojga szkoleniowców przyniosły pozytywny skutek. Najpierw pani Taunija też wzięła czas dla swojej drużyny. Przewaga koszeniarek wzrosła do 5 bramek. Bardzo łatwa strata. Tak jest, Sylwia Matuszczyk przejęła piłkę. Jest Walentyna Blazewicz i ja przepraszam, nie, to Dagmara Nocuń. I mamy remis 12 do 12. No, nadal trwa dobra gra w wykonaniu ekipy lubelskiej. No w zasadzie jakby liczyć jeszcze końcówkę pierwszej połowy i drugą część, to w 3 minuty Perła odrobiła całą stratę. Mamy remis po 12. Nie zmienia to faktu, że i tak dosyć skromny drobek bramkowy jednej i drugiej ekipy. Wołownik. Nieudana ta próba. Kompletnie niecelny rzut i zespół lubelski ma świetną okazję do tego, żeby wyjść na prowadzenie. Blisko przechwytu Urbaniak. To będzie rzut karny. 2 minuty kary dla Gabrieli Urbaniak. A rzut karny wykona Marta Gęga. Broni ten rzut Izabela Prudzienica. No niesamowita dyspozycja bramkarki drużyny koszalińskiej. Obroniony kolejny rzut karny, ale poza tym tych interwencji skutecznych niesamowita ilość. I koszalinianki. Seria 5 do 0 drużyny lubelskiej. Mączka, błąd kroków. Zdążyły ustawić defensywę koszalinianki. Gęga. No tylko poprzeczka po jej rzucie. Także póki co zespół koszański mimo osłabienia bramki nie traci. Mączka, Andrzejczuk, Mazurek. Sygnalizacja gry pasywnej, Mazurek. Mączka, po raz kolejny nieudana próba. No to jest taki moment, kiedy któraś z drużyn może się przełamać i rozstrzygnąć losy meczu. Przestój i jedna i druga ekipa. No to bardzo mocna walka, ale to na pewno będzie kara, tak jest. 2 minuty kary dla Hanny Rycharskiej. Mocno tam wypychała Jannę Szarawagę, ale będzie podwójna kara.
dwie minuty kary dla Hanny Rycharskiej i dwie minuty kary dla trenera Waldemara Szafulskiego, drugiego szkoleniowca zespołu koszańskiego. Aneta Łabuda wykona rzut karny. A gospodynie grać będą w podwójnym osłabieniu. Tym razem przełamana niemoc przy rzutach karnych trafia Aneta Łabuda. Zespół lubelski zdobywa szóstą bramkę z rzędu i wychodzi na prowadzenie. W podwójnym osłabieniu grają koszanianki w ataku w pojedynczym, ale wycofana bramkarka. Smolin. Kurmaniak. Wysoko ustawiona defensywa drużyny lubelskiej. Smolin. Mazurek. Sygnalizacja gry pasywnej. Smolin. Faulowana Gabriela Urmaniak. No to chyba już kończą się możliwości podania. Smolin. Andrzejczuk. Będzie musiała rzucać. Faulowana. I tu już tylko na jedno podanie chyba. Sytuacja. Bardzo wysoko ustawiony mur przez zespół lubelski. Smolin, no prosto w ręce Gabriel Biesen, ale dobry powrót do defensywy Gabriel Urbaniak. No, zyskaliśmy sporo na czasie w tej sytuacji. Zespół koszański oczywiście w ataku. No ale nadal bez zdobyczy bramkowej gospodynie. A lublinianki bardzo mocno wysuniętą defensywą grają w tej sytuacji. Gospodynie już w komplecie. Smolin. Smolin. O, wystrzeliła bardzo mocno i niecelnie, ale była faulowana. Zatem będzie ponowienie akcji drużyny koszalińskiej. Smolin, Mazurek. Mazurek, Andrzejczuk. Smolin. Do Rycharskiej i ta trafia. Mamy przełamanie zespołu koszalińskiego i mamy remis. Zespół lubelski no, wrócił niejako do gry w przeciągu naprawdę kilku minut. Ale też odblokowała się ekipa koszańska. Fał w ataku, tak jest, piłka dla gospodyń. Dobrze ustawiona była Lesja Smolin. Smolin. Faulowana. Jaka decyzja? Dwie minuty kary dla Dominiki Więckowskiej. Dwie minuty kary dla Dominiki Więckowskiej. Tym razem to Perła grać będzie w osłabieniu. Smolin, bardzo niecelny rzut.
niesamowita wojna nerwów w tym spotkaniu. Gdzieś tam ekipy grają falami, raz to gospodynie zdobywają bramki seriami, chwilę później zespół lubelski. No, oczywiście te serie bardzo krótkie w sumie. Wynik 13-13. Skuteczna ta akcja zespołu lubelskiego. Bramkę zdobywa Aleksandra Rosiak. Rycharska. No to będzie rzut karny, tak jest, wypchana tam zdecydowanie przez Karolinę Kochaniak. Będzie zmiana bramkarki. Gabriele Besen zmienia Weronika Gawlik, a rzut karny wykona Anna Mączka. Do tej pory się nie pomyliła. I tym razem również nie. Mamy remis po 14. Anna Mączka ma już na swoim koncie 7 trafień. Wycofana bramkarka drużyny lubelskiej. Perła w ataku w pełnym składzie. Kochaniak. Lazewicz. Abuda nie miała tam miejsca do oddania rzutu. Powstrzymane te zapędy Aleksandry Rosiak. Obie ekipy grają w komplecie. Broni. Iza Prudzienica, podanie do kontry, ale za mocne. Piłkę uratowała jeszcze Natalia Wołownyk, ale odrzuciła piłkę i tutaj świetnie o nią powalczyła Aneta Łabuda. Niespełna 20 minut do końca spotkania. Remis 14-14. Tutaj zmagania muszą być rozstrzygnięte. Dobre to podanie do Kołowej. Świetnie broni Iza Prudzienica. Złapała ten rzut Janny Szarawagi. Mazurek. Smolin. Będzie rzut karny. Faulowana Lesja Smolin przez Dominikę Więckowską. Po raz kolejny Anna Mączka. Tym razem w bramce pozostaje Gabriela Besen. I po raz kolejny skutecznie. 8 bramek na koncie Anny Mączki. Na razie nie myli się na linii rzutów karnych. Zespół koszański na prowadzeniu. No, było blisko błędu kroków. Sędziowie nie reagowali. Więckowska, powstrzymywana przez Lesję Smolik. Ponownie w ataku Perła. Lazewicz, Więckowska. No, będzie rzut karny i 2 minuty kary? Nie. No, jaka decyzja arbitrów? No, przerwali grę, ale gdzieś tam mocno ucierpiała Adriana Nowicka. Kary wykluczenia nie będzie, a jednak będzie. 2 minuty kary dla Adriany Nowickiej. Gra zespół od tego momentu w osłabieniu. A rzut karny wykonuje Marta Gęga. W bramce Iza Prudzienica.
Już dzisiaj obroniła rzut karny wykonywany przez Martę Gęgę. Skuteczna próba. Marta Gęga, czwarte trafienie w tym meczu i mamy remis po 15. Wycofana bramkarka, Koszenianki w ataku w komplecie. Smolin. Smolin się przedarła, będzie rzut karny i wykluczenie. Dwie minuty kary dla Janny Szarawagi. Także wyrównują się szanse. Sporo tych rzutów karnych, no ale to tylko świadczy o jak mocnej, o mocnej defensywie z obu stron. Anna Mączka i w bramce ponownie Weronika Gawlik. Po raz kolejny skutecznie. Dziewiąte trafienie Anny Mączki. Nie myli się na linii rzutów karnych. Co prawda blisko było tam dobrej interwencji Weroniki Gawlik. Ale mimo wszystko. Skutecznie Anna Mączka i mamy 16 do 15. Lublinianki w ataku. Lazewicz, Gęga. Sylwia Matuszczyk. Będzie rzut karny. Zmiana w bramce zespołu goszańskiego. Natalia Filończuk będzie bronić ten rzut karny, a rzut karny wykonuje Aneta Łabuda. Obroniony ten rzut karny przez Natalię Filończuk. Skuteczna interwencja naszej bramkarki. Opuszcza plac gry Natalia Filończuk, ale nie wchodzi na boisko Iza Prudzienica. Wycofana bramkarka na tę akcję, bo powiem, zespół koszyński jeszcze gra w osłabieniu. Mazurek. Mazurek skutecznie. Zespół koszyński odskakuje na dwa trafienia. No i Lublinianki mają teraz co robić. Już dzisiaj odrobiły zawodniczki Perły pięciobramkową stratę. Ale póki co goście w osłabieniu, jest pusta bramka. Nie decyduje się na rzut Martyna Borysławska. No, trochę zagapienie się w defensywie. W ofensywie, można już powiedzieć, borysławskiej spowodowało to, że zdążyła wrócić do bramki. Rzut karny, faulowana Alezja Smolin. Jeszcze będzie wykluczenie, czy nie? Jaka decyzja arbitrów? Nie, nie będzie wykluczenia, tylko rzut karny. I ponownie Anna Mączka. Gabriela Besen kontra Anna Mączka i po raz kolejny skutecznie. Dziesiąta bramka Anny Mączki. No niesamowite stalowe nerwy, można powiedzieć, Anny Mączki. Do tej pory wszystkie karne wykorzystane. 10 bramek na koncie tej zawodniczki, żeby było śmieszniej. Ona siedzi na ławce rezerwowych. Ona grała przede wszystkim w pierwszej części meczu, a wchodzi tylko na wykonanie rzutu karnego. 18-15 prowadzi zespół koszaliński. Łabuda. Skutecznie.
Aneta Łabuda. Nieco zmniejsza dystans do koszalnianek, ale jeszcze trochę do odrobienia. 14 minut z kawałkiem do zakończenia spotkania. Stawką awans do finału Pucharu Polski. Smolin. Smolin. Lesia Smolin. Sporo razy faulowana, sporo razy oddawała rzuty na bramkę Perły Lublin, Lesia Smolin, ale tak naprawdę ma dopiero dwie bramki zdobyte w tym meczu. Ale sporo rzutów karnych wypracowanych przez tę zawodniczkę. Perła w ataku. Nosek. Blazewicz ma miejsce. Broni i Zapróźnienica i piłkę ma Hanna Rycharska. No niesamowita dzisiaj forma bramkarki drużyny koszalińskiej. Iza Prudzienica naprawdę wybroniła mnóstwo rzutów. Andrzejczuk. Smolin. Mazurek ma miejsce i skorzystała z tego prezentu defensywy z drużyny lubelskiej. Paula Mazurek zdobywa trzecią bramkę, a zespół koszalinski wychodzi na czterobramkowe prowadzenie. No niesamowite emocje w tym spotkaniu. Koszalinianki miały już 5 bramek przewagi. Teraz mają 4 trafienia więcej od drużyny lubelskiej, ale to nic nie znaczy. Perła jest naprawdę świetnym zespołem, co już dzisiaj udowodniła, odrabiając 5 bramek straty i wychodząc na prowadzenie. No, to będzie rzut karny, tak jest. Trochę spóźniona w obronie Lesia Smolin. Właściwie to chyba sobie trochę przeszkodziły w obronie Urbaniak i Smolin, a świetnie to wykorzystała Aneta Łabuda. Marta Gęga wykona rzut karny, a także bramce zespołu koszańskiego zmiana. Bronić będzie Natalia Filończuk. Obroniła poprzedni rzut karny Marty, Anety Łabudy. A teraz? No można powiedzieć, trochę się jej chyba wystraszyła Marta Gęga i rzuciła nad bramką. Także 2 karne na korzyść Natalii Filończuk. Dzisiaj tych karnych obronionych lub niewykorzystanych przez zespół lubelski, a obronionych przez zawodniczki drużyny koszańskiej naprawdę sporo. Smolin. Aj. Marta Gęga świetnie ustawiona. Łatwy przechwyt. I w ataku Lublinianki. No nie było tam komu dogrywać do skrzydła, bo gdzieś w tym poprzednim starciu ucierpiała Aneta Łabuda, a dopiero teraz dobiegła do ataku. Gęga. Mocno, skutecznie przesuwają się w obronie koszalnianki. Sygnalizacja gry pasywnej. Faul w ataku Janny Szarawagi. No ale to są nerwy. To jak gdzieś ten atak nie wychodzi, popełnia się łatwe błędy. Tutaj koszalnianki bardzo mocno się przesuwały. Nie, Lublinianki nie były w stanie oddać rzutu. No, skończyło się na faulu w ataku Kołowej. Mączka. No, prosto w ręce Sylwii Matuszczyk. Już chyba trzeci dzisiaj taki przechwyt Sylwii Matuszczyk. Ale doskonała interwencja Izy Prudzienicy po kontrze w wykonaniu Dagmary Nocuń. No nie dała się oszukać. Gdzieś próbowała rzucić między nogi Dagmara Nocuń. A i Zapróźnienica, brzydko mówiąc, fancykiem, złapała piłkę. No i ciekawa sytuacja, trzeba przyznać. Rzadko się to zdarza. 4 bramki na korzyść zespołu
Koszalińskiego i o czas prosi trenerka zespołu Koszalińskiego. Ale podobna była sytuacja pod koniec pierwszej połowy. Miał być zabieg. No, Koszalinianki na fali. Zespół lubelski ma do odrobienia 4 bramki i 9,5 minuty do końca meczu. Mazurek powstrzymana przez Sylwię Matuszczyk. Mazurek, Andrijczuk, Lesja Smolik do Hanny Rycharskiej, ale świetnie broni to Gabriela Besen. Nosek. Broni i za Prudzienicę z okazja do kontry. No, miała teraz Iza Prudzienica sporo szczęścia, bo blokiem tutaj popisała się niesamowitym Janna Szarawaga, ale ta piłka nie wpadła z powrotem do bramki. No sporo się tu dzieje, naprawdę niesamowite interwencje bramkarskie z obu stron. Urbaniak nie trafia. Blazewicz. Nosek. Faulowana Natalia Nosek. Zespół lubelski ponownie w ataku. O dziwo, przez dłuższy czas nie było kar z obu stron. Blazewicz broni i za Prudzienica piłkę ma w ręku Natalia Wołownik. No zdecydowanie przekroczyła już chyba 20 udanych interwencji w tym meczu Iza Prudzienica. Smolin. Faulowana. No Sylwia Matuszczyk tutaj chciała wymusić faul w ataku, no ale zdecydowanie nie była ustawiona w pozycji defensywnej. Koszalnianki. Sygnalizacja gry pasywnej. Smolin. Andrijczuk. No, łatwo tracą piłkę Koszalnianki. No nie było tutaj ewidentnie faulu w ataku, ale bardzo złe to podanie Natalii Nosek do skrzydłowej Patrycji Królikowskiej. No obie drużyny, można mówić szczerze, kombinują jak mogą, żeby gdzieś tutaj piłkę przejąć. Gdzieś tam próbują wymusić faul w ataku. Czy wcześniej Sylwia Matuszczyk, czy przed chwilą Lesja Smolin. W ataku Koszalnianki. Smolin, Mazurek, Andrijczuk, Smolin. To będzie rzut karny. Tak jest, przedarła się tutaj. Nie utrzymała je. Natalia Nosek. A rzut karny wykona Anna Mączka.
Do bramki wędruje Weronika Gawlik. No i to chyba jeden z ostatnich momentów, kiedy trzeba po prostu rzut karny obronić. A jeśli nie, to Koszalnianki uciekną na 5 trafień i nie będzie łatwo już odrobić stratę na niewiele ponad 6 minut do końca spotkania. Anna Mączka, 11 bramka. Tylko rzuty karne w tej połowie. Przez chwilę tylko weszła na boisko zmienić Lezję Smolik. No nie, nie, no nie, 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 tutaj bardzo mocna walka między kołowymi, to naprawdę wyglądało jak starcie gigantów. 2 minuty kary dla Hanny Rycharskiej, faulowana Joanna Szarowaga, ale rzutu karnego nie ma, zatem muszą Lublinianki poprasować, by bramkę zdobyć. Blazewicz, Gęga, Szarowaga ma miejsce i zdobywa bramkę. To jest pierwsze trafienie kołowej drużyny lubelskiej, 21-17. Marta Tomczyk wchodzi na pozycję kołowej, wycofana bramkarka. Smolin, powstrzymywana przez Więckowską. Andrzejczuk. Andrzejczuk, jest trafienie. Skuteczna akcja. Julii Andrzejczuk. Właściwie od wielu, wielu minut niewidoczna. Kilka błędów w końcówce pierwszej części. A teraz zdobywa bramkę, która mocno przybliża Koszalnianki, a jednak nie. O, tu się sypią kary. 2 minuty kary dla Adriany Nowickiej. To chyba jest trzecia kara tej zawodniczki. A w tej sytuacji to będzie czerwona kartka. Nie, nie, nie. Druga kara. Sylwia Matuszczyk wykona rzut karny, a w ramce Natalia Filończyk. W podwójnym osłabieniu zespół koszaliński i... No zobaczymy. Sylwia Matuszczyk. Obroniony ten rzut karny przez Natalię Filończyk. No, to jest nieprawdopodobne, co tu się dzisiaj w tej hali dzieje. Ile bramek zespół lubelski nie wykorzystał, ile bramek nie zdobył z rzutów karnych, bowiem po prostu nie trafiają zawodniczki Perły. Tym razem Sylwia Matuszczyk, wcześniej i Łabuda, i Gęga, i można tak by wymieniać. To jest akcja na bramkę. Co tu się stało? Zgubiła piłkę Julia Andrzejczuk. No to była doskonała okazja do zdobycia bramki mimo takiego osłabienia. Tu nie ma bramki. Rzut słupek. No niesamowite rzeczy. Jak dzisiaj pudłują zawodniczki z obu stron, a szczególnie zespołu lubelskiego. Niby wyczyszczona cała defensywa. Niby wszystko powinno być zgodnie z prawidłem piłki ręcznej, a jednak nie. Czegoś brakuje i tylko rzut słupek wcześniej. Julia Andrzejczuk, również wyczyszczona cała defensywa i nie, no i zgubiła piłkę. Urbaniak, Rycharska, zdobywa bramkę. To jest bramka prawdopodobnie na zwycięstwo. Już 6 bramek zespół lubelski nie odrobi w tym meczu. Chociaż też byłem tak pewny pod koniec pierwszej części. Trafienie dla gości. Patrycja Królikowska. Trzy minuty do końca spotkania. No i szykuje się spora niespodzianka. Co prawda Lublinianki w tym sezonie przegrały 2 mecze. Z Zagłębiem Lubin, a także z Młynami Stoisław Koszalin tu w Koszalinie. Ale Lublinianki wówczas grały w bardzo mocno okrojonym składzie. Dzisiaj grają praktycznie w komplecie, tym swoim, który mogą mieć w tej chwili. A nie są w stanie powstrzymać drużyny koszalińskiej. Hanna Rycharska po raz kolejny. 3. bramka. 24-18.
Tu trafiona w nogi Hanna Rycharska, piłka dla zespołu lubelskiego. Dwie minuty z kawałkiem do końca spotkania. Kto ma piłkę? Lazewicz. No tam jest cały czas ciasno, trafia Patrycja Królikowska. Dwie minuty kary dla Martyny Borsławskiej. No i zostały dwie minuty do końca meczu. Pięć bramek na korzyść Młynów Stoica w Koszalin. W ataku gospodynie, wycofana bramkarka. Zatem atakują w komplecie Smolin, Mazurek. Nie będzie się spieszyć gospodynią, aż będzie sygnalizacja gry pasywnej. Wtedy trzeba się pospieszyć. Pospieszyły się gospodynie trochę wcześniej. Strata piłki. A lublinianki, no na własne życzenie, zwolniły tempo tego ataku. To każda sekunda mija na korzyść gospodyń. Wyrzucona piłka, ale sędziowie dopatrzyli się faulu. Tutaj różnica bramkowa nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Po prostu zwycięzca awansuje do finału Pucharu Polski. No, tam chyba był błąd kroków. Trafia Patrycja Królikowska. Gospodynie chyba mają szczęście, że ta piłka tak rzadko przez większą część meczu trafiała do Patrycji Królikowskiej. Ta zdobyła czwartą bramkę i w zasadzie trzy w ostatnich akcjach swojej drużyny. No szkoda, że kibice tego meczu nie oglądali. Naprawdę niesamowite emocje tutaj. Jeszcze o przerwę prosi Anita Uniat, trenerka Młynów Stoica w Koszalinie. No. Marta Gęga, Patrycja Królikowska. O, ale tutaj liczy się wynik końcowy, to jest półfinał Pucharu Polski i tutaj ważny jest wynik 1+, a tutaj jest 4+, na korzyść Młynów Stoicy Koszalin i tutaj ekipa ma awans praktycznie już w tym momencie zapewniony do finału Pucharu Polski. A rywala koszalinianki, o tym za chwilę, oj, to by było efektowne zakończenie tego spotkania. Rywala jeszcze koszalinianki dopiero poznają. Ruch Dwa Chorzów zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Nie wiem, czy ta bramka była zaliczona, ale to nie miało znaczenia. Niesamowita euforia drużyny koszalińskiej. Niespodzianka stała się faktem. Młyny Stoica w Koszalin awansowały do finału Pucharu Polski, wygrywając z MKS-em Perłą Lubin 20. Dobra.
Super szkoleń. Nie, 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 nie
zgrzewać to tempo, no. Zaczynać to thank you.
Missing someone.